Jeżeli chcecie kupić najtańsze końce przez Paysafe Card, zapraszam Was do Fifa Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam! Siemanku, z tej strony Kamik, witam was w kolejnym paku openingu. Tak, tak, wiem, wiem, miało ich nie być, ale są paczki za 25 tysięcy, musicie mi to wybaczyć, no ja po prostu uwielbiam paczki, a wiem, że to lubicie jak coś trafię, to będzie świetny hype, a jak nic nie trafię, to będzie lipa. Dlatego teraz pośmiejmy się, czy trafię coś czy nie, w pierwszej paczce Turan, więc nic ciekawego. No, ale spokojnie, dzisiaj jeszcze, kiedy to oglądacie, to... Będzie później odcinek taki prawilny z Polish Power prawdopodobnie, także spokojnie, spokojnie. A w trafiamy teraz w drugiej paczce Johna Terego i flank Franka Lamparda. Także spokojnie, spokojnie. Nie tylko paczki, nie tylko paczki. Ale paczki uwielbiamy, no kurde, no musimy to przyznać, że jesteśmy... Znaczy ja jestem uzależniony od otwierania paczek. Mogłbym całe dnie otwierać, tylko jakby coś, wi wiadomo, wpadało. A nie tak jak na przykład teraz, gdzie trafiamy Tatę. Nie, tarte. Bułka tarta. He, he, he. Przechodzimy do następnej paczki. No i bum, Kolejna paczka. Jeżeli teraz nie wiecie, to w tym czasie, co jest ten odcinek wrzucony, streamuje lachu. Zebraliśmy już tyle kasy, że te doby dziecka to na pewno nie jeden nie zostanie. Wspo, nie wspomnę, możemy jeden. Wiecie o co mi chodzi. Będzie par, parę chyba celów. Zobaczymy. Dogadamy się niedługo, ale naprawdę to, co się stało. Szoki 86 Miller Amrabat, Miller Juan Fran. Tak wygląda to. Miller Pyktu. Nie mamy już miejsca na liście transferowej. No nie, no ale mam nadzieję, że trafię coś, czego nie mam w klubie, czyli na przykład Cristiano Ronaldo. To by było coś. Dobra, sprawdźmy. Kolejna paczka. Boom! I 78 kolarów. No dobra, nic ciekawego. Wiecie, no fajne są paczki. Mam nadzieję, że teraz jak dali paczki za 25k, to jutro dadzą na przykład za. 50 to by było już lepsze. Zobaczymy, czy coś pod choinkę mi teraz ktoś przyniesie. Było 83 Markizio. Mm, nie, ale Wenyama jest kozak w środku pola. To polecam go jak chcecie. Dobra, jeszcze trzy paczki. Zobaczymy, co w nich. Bo na razie nic nie było oprócz Mylera 86, a teraz Didier Drogba 81. No i nic więcej, także. No, jeszcze dwie paczki, tylko macie szansę, dwie ostatnie paczki, macie szansę się zrehabilitować. I zobaczmy. Bym Pierwsza paczka z tych dwóch ostatnich, Martinez. No jest to bestia, niewątpliwie jest to bestia, ale niestety już nie droga, ale, ale naprawdę. Polecam go z każdym składem portugalskim. Martinez po prostu niszczy i miażdży. Sprawdźmy ostatnią paczkę. Niestety nie było tak wybuchowe, jakbym chciał, żeby było. 87 Sergio Ramos, jednak jest! <słuchaj> Jednak na koniec jest! 87, Sergio Ramos, sprawdźmy, nie sprawdzimy, ale wyślę go do klubu i później sobie sprawdzę, ile on jest warty. Albo nawet teraz, jeżeli komuś się chce czekać, także e, sprawdzamy już Ramosa. E, dzięki bardzo, że oglądaliście dziś. O, aha, bo tu na klawiaturze, a to widzicie. Ramos sprawdźmy 220 tysięcy. Przed paku pochłonął mi 250 tysięcy, więc na koniec się zwróciło. Także dzięki bardzo za oglądanie. Sergio Ramos, w końcu coś naprawdę dobrego na koniec. To było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, nara!